od suplementu diety. No i na, przede wszystkim na tych suplementach diety nie mogą być oświadczenia medyczne, które sugerują, że nas wyleczy, bądź też zregeneruje, bądź też odbuduje. Także... No ale często te opakowania właśnie tak wskazują, tak. Sugerują, że to jest coś właściwie prawie lek. Tak, ponieważ na suplementach diety można umieszczać oświadczenia zdrowotne i żywieniowe, jednakże oświadczenia zdrowotne i żywieniowe są oświadczeniami dobrowolnymi, więc to przedsiębiorca jest w obowiązku przekazywać informacje rzetelne, prawdziwe i nie wprowadzające konsumenta w błąd. Ale co on tam napisze, to już jego sprawa. Jednakże prowadzimy również kontrolę znakowania tych środków spożywczych, no i są wydawane kary pieniężne na przedsiębiorców, którzy się nie stosują do prawa. Pani dyrektor, ale co może zrobić ten biedny konsument, który ogląda strony w internecie i co chwilę widzi reklamy przeróżnych suplementów, no na przykład zdjęcie gruby, potem chudy po... W tydzień 10 kilo. Tak, po 10 dniach, po 30 dniach kilkanaście kilo. Jak weryfikować, jak się przed tym bronić, bo to może być przecież bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne, dlatego za każdym razem powtarzam i czy na szkoleniach też się przekazuje, że jednak ten konsument powinien tak z dystansem do tego wszystkiego podchodzić. Nie ufać 100% tym reklamom, bo wiadomo, że reklama jest po to, żeby jednak ten konsument przyszedł, kupił i spożył. Ale natomiast... ja się też chcę sprawdzić po prostu, czy to jest zdrowe, czy to nie zagrozi, czy nie będzie skutków ubocznych. Generalnie żywność nie może powodować skutków ubocznych. Jednakże jeżeli przedsiębiorca bądź też konsument chciałby sprawdzić, czy rzeczywiście ten suplement diety zawiera to, co zawiera, to może za każdym razem zbadać taki produkt, bądź też dać do inspekcji i poprosić o zbadanie tego produktu. Natomiast całą odpowiedzialność spoczywa niestety na przedsiębiorcy, który wprowadza ten produkt. To po co w ogóle zażywać suplementy diety? Jest sens? Przecież to nie lek. Nie. Więc nie leczy. Jest suplementem diety, czyli czymś, co coś potencjalnie może zastąpić. Jest sens po to sięgać i wydawać bardzo duże pieniądze? Właśnie przede wszystkim on nie zastąpi nam diety. Z reguły jest tak, że właśnie konsumenci sobie myślą, bo pójdą na łatwiznę, bo żyjemy w biegu, nie mamy czasu na... Nie jem zdrowo, to będę jeść tak, lepiej. Tak, dokładnie. A niestety no, podstawą jest nasza zbilansowana dieta, racjonalnie ułożona ona powinna być. Jednakże no, na chwilę obecną rzadko się zdarza, żeby przeciętny konsument sobie ułożył taką dietę i się stosował do niej.